Cześć. Witaj w Synajerze i w kolejnym odcinku absolutnych podstaw Photoshopa. Dzisiaj dosłownie wracamy do podstaw, ponieważ mam dla Ciebie dużą ilość narzędzi i informacji, które musisz znać, zanim zaczniesz edytować swoje zdjęcia. Zapraszam. Zanim zaczniemy, chciałbym tylko wspomnieć, że jeśli interesują Cię filmy takie jak ten, kliknij subskrybuj poniżej, a jeśli już tam jesteś, przy okazji zostaw komentarz. Możesz też wesprzeć tworzenie tych filmów, dołączając do społeczności Synajery. Jak zawsze, wszystkie pomoce naukowe użyte w tym odcinku możesz znaleźć na www.synajera.pl, gdzie wraz z opisem odcinka dodaję informacje i przemyślenia, na które nie wpadłem podczas kręcenia tego filmu. Wróćmy jednak do tematu dzisiejszego odcinka. Mimo że opcje, które Ci dzisiaj pokażę, są dość podstawowe, jest to rozległy temat, a ja chciałbym dać Ci szansę zapamiętania wszystkiego i przećwiczenia nowych umiejętności na własnych zdjęciach. Jeśli nie widziałeś jeszcze poprzedniej części, czyli odcinka 6 z serii Absolutne Podstawy Photoshopa, tutaj znajdziesz odnośnik do tego filmu, a tutaj do całej serii z kursem Photoshopa dla początkujących. Narzędzia, którymi się dzisiaj zajmiemy, są niesamowicie przydatne podczas drobnych, lecz bardzo ważnych poprawek w zdjęciach, dlatego warto rozumieć, do czego każde z nich służy. Jeśli w prawym panelu nie widzisz zakładki dopasowania, idź do menu Okno u góry ekranu i upewnij się, że opcje dopasowania oraz właściwości są zaznaczone. Obie te zakładki będą Ci dzisiaj potrzebne. W tym odcinku przyglądniemy się tylko głównej funkcjonalności działu dopasowania, ponieważ zgłębienie jego wszystkich możliwości zajęłoby kilka godzin. Jeśli jednak masz jakieś pytania na temat funkcji, które dzisiaj omówię, zostaw komentarz poniżej, a ja postaram się pomóc. Zakładka dopasowania zawiera 16 małych i bardzo niepozornych ikon, ale większość z nich jest naprawdę bardzo przydatna w codziennej pracy nad zdjęciami. Wszystkie te opcje zadziałają najlepiej podczas pracy nad zdjęciami w formacie RAW, ponieważ takie zdjęcia zawierają o wiele większą ilość informacji na temat oświetlenia zdjęcia w porównaniu np. z formatem JPG. Dodatkowo RAWy nie są kompresowane tak jak JPG, dzięki czemu ich jakość jest o wiele wyższa. O RAWach i różnicach pomiędzy nimi a innymi formatami zdjęć opowiem Ci w szczegółach innym razem, a dzisiaj użyj takich zdjęć, jakie masz pod ręką i nie przejmuj się ich formatem. Patrząc od lewego górnego rogu tej sekcji, mamy jasność i kontrast. Po kliknięciu w tę opcję w zakładce właściwości zobaczysz dwa suwaki, przycisk automatycznie oraz użyj dziedziczenia. Jak się pewnie spodziewasz, przycisk automatycznie sprawi, że Photoshop zrobi co może, aby automatycznie dobrać jasność oraz kontrast zdjęcia. Jeśli widziałaś już poprzednie odcinki tego kursu, na pewno wiesz już, że nie jestem fanem automatycznych poprawek, dlatego zazwyczaj odradzam używanie przycisków automatycznie zmieniających parametry zdjęcia. W pozostałej części tego filmu będę omijał przyciski auto, ponieważ każdy z nich robi dokładnie to, na co wskazuje jego nazwa. Suwak jasność, jak sama nazwa wskazuje, zwiększy lub zmniejszy jasność zdjęcia, lecz mówiąc dokładniej, zasymuluje on szersze lub węższe otwarcie przysłony podczas robienia zdjęcia. Jak wszystko w postprodukcji zdjęć, taka symulacja nie jest idealna, ale myślę, że to narzędzie radzi sobie dość dobrze przy niewielkich poprawkach. W ekstremalnych przypadkach nie zawsze końcowy efekt ma sens, ale nie oszukujmy się, jeśli musisz używać skrajnych wartości jasności do poprawy Twoich zdjęć, lepiej zrobić je na nowo z poprawnym oświetleniem. Niżej mamy kontrast, który uwydatni różnicę pomiędzy jasnymi oraz ciemnymi częściami zdjęcia, czyli rozjaśni te jasne i przyciemni ciemne miejsca. Jednak po przesunięciu suwaka w lewo, Photoshop spróbuje spłaszczyć zdjęcie lub po prostu zbliżyć jasność jasnych części zdjęcia do tych ciemnych i vice versa. W rezultacie na zdjęciu będzie widoczne więcej szczegółów, które uprzednio były tłumione przez zbyt dużą lub zbyt małą ilość światła. Każde zdjęcie ma jednak swoje granice, jeśli chodzi o ilość szczegółów, które możemy wyciągnąć dzięki kontrastowi, więc nie spodziewaj się cudów od tego narzędzia. Pod kontrastem mamy jeszcze opcję użyj dziedziczenia. Nie musisz o niej jednak pamiętać, ponieważ używana ona jest automatycznie przez Photoshop tylko w przypadkach, kiedy pracujesz nad projektami, które zostały stworzone w starszych wersjach tego programu. Kolejna ikona to poziomy. Ta funkcja, jak zresztą większość tematyki, o której dzisiaj powiem, wymaga osobnego filmu, aby wyjaśnić wszystko, co można tutaj zrobić. Jednak najprościej mówiąc, umożliwia ona poprawienie tonów i balansu kolorów przez dopasowanie poziomów intensywności cieni, półcieni i podświetleń. W oknie poziomy zobaczysz histogram, który pomaga w dopasowaniu kluczowych tonów obrazu. Suwak w tym dziale jest wyposażony w dwa wskaźniki pozwalające ustawić punkt czerni i punkt bieli.
domyślnie wskaźniki znajdują się w pozycji 0, która powoduje, że piksele są czarne, oraz pozycji 255, która powoduje, że piksele są białe. Pozostałe poziomy rozkładają się między 0 a 255. Manipulacja wskaźnikami pozwala zwiększyć zakres tonalny zdjęcia i w konsekwencji także jego kontrast. U samej góry tej zakładki znajdziesz ustawienia predefiniowane, które są niejako uproszczoną i statyczną wersją ustawień automatycznych, z tą różnicą, że są one o wiele delikatniejsze. Ustawienia predefiniowane znajdziesz także w innych działach tej sekcji i w każdym przypadku będą one działały bardzo podobnie. Są to po prostu gotowe szablony poprawek, których możesz użyć na swoich zdjęciach. Krzywe pozwalają sterować punktami w całym zakresie tonów obrazu. Początkowe odcienie są przedstawione na wykresie w postaci prostej, skośnej linii. Przy dopasowaniu czerwieni, zieleni i niebieskiego, czyli tzw. RGB, prawy górny obszar wykresu reprezentuje obszary oświetlone, a lewy dolny cienie. Oś pozioma tego wykresu reprezentuje pierwotne wartości obrazu, a oś pionowa nowe, zmienione wartości. W miarę dodawania punktów kontrolnych do linii i zmiany ich położenia, krzywa zmieni swój kształt, odzwierciedlając wprowadzone zmiany. Fragmenty krzywej o większym nachyleniu odpowiadają fragmentom obrazu z wyższym kontrastem, a te mniej nachylone reprezentują obszary o niższym kontraście. W dziale ekspozycja suwak światło pozwala dostosować maksymalne wartości tonów podświetlenia, mając jednocześnie bardzo ograniczony lub wręcz minimalny wpływ na cienie. Przesunięcie pozwala przyciemnić cienie i półcienie z bardzo minimalnym wpływem na obszary oświetlone. A gamma, jak sama nazwa wskazuje, pozwala dostosować parametry gammy obrazu. Jak pewnie wiesz, gamma jest to funkcja zmienności obrazująca sposób przejścia wszystkich odcieni od czerni do bieli. Sekcja jaskrawość umożliwia zwiększenie nasycenia słabo nasyconych kolorów w większym stopniu niż kolorów, które już są nasycone. Użycie jaskrawości zapobiega też nadmiernemu nasyceniu odcieni skóry, o czym warto pamiętać podczas edycji zdjęć z ludźmi. Polecenie barwa-nasycenie umożliwia dopasowanie barwy, nasycenia i jasności dla wybranych kolorów lub dla wszystkich kolorów zdjęcia. To dopasowanie jest szczególnie przydatne podczas pracy nad zdjęciami w kolorystyce cmyk, o której powiem Ci więcej innym razem. Używając balansu kolorów, możesz skorygować niedoskonałą kolorystykę Twojego zdjęcia. Sekcja ta pozwala też uzyskać dramatyczne efekty przez zmianę ogólnej mieszanki kolorów kompozycji. Dział czarno-biały, jak sama nazwa wskazuje, pozwala na zmianę zdjęcia na czarno-białe oraz na dopasowanie odcieni szarości, które przed zmianą były kolorami. Zmiana zdjęcia na czarno-białe pozwala bardziej skoncentrować uwagę widza na tematyce i teksturach obrazu, od których kolory zazwyczaj odwracają uwagę. Czarno-białe efekty dodają też obrazom dramatyzmu. Filtr fotograficzny pozwala korygować obrazy przy użyciu predefiniowanych lub własnych filtrów fotograficznych. Opcja odwróć zmieni Twoje zdjęcie w jego negatyw. Próg umożliwi przekształcenie obrazów kolorowych i w skali szarości w obrazy całkowicie czarno-białe z bardzo wysokim kontrastem. Mieszanie kanałów, wyszukiwanie kolorów, posteryzacja, kolor selektywny oraz mapa gradientu to dość głębokie tematy i jestem pewien, że jako początkujący nie będziesz używać tych sekcji, dlatego dzisiaj je pominę, ale na pewno wrócimy do nich innym razem. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zostaw komentarz poniżej, a ja bardzo chętnie odpowiem na każdy z nich. Mimo, że tym razem nie pracowaliśmy na niczym konkretnym, pamiętaj, że pomoce naukowe, których używam w moich filmach, jak i transkrypt odcinków, znajdziesz na www.synajera.pl. Bardzo często opisując odcinki, dodaję tam przemyślenia i informacje, które nie przyszły mi do głowy podczas kręcenia filmu. Kolejny odcinek już wkrótce, a tymczasem nie przestawaj tworzyć i eksperymentować. Cześć!